będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przybędą jestem wzruszony powitaniem bardzo serdecznymi tymi wszystkimi pięknymi słowami, ale tak jak mówiłem już Państwu dwa dnia temu, dzisiaj pragnę bardzo, żeby każdy należący do prowincji świętego Maksymiliana mógł mówić o tym świętym Maksymilianie i żyć według jego wzoru, żeby nie trzeba było zapraszać starego jakiegoś człowieka, który po prostu się opisywał przed wodą publicznością, ale właśnie każdy z nas mógł mówić. Bardzo mi na tym zależy, rzeczywiście. Tak się składa, że miewamy różne przemówienia do prowincji całej, bo 25 lat temu siedziałem, kiedy się prowincja zawiązała dopiero. Miałem też rekolekcję do prowincji, ale nie o Maksymilianie, tylko na karmie kazania na górze. Jeszcze wtedy, najpierw biblijny, po tym 91. w stulecie śmierci świętego Maksymiliana. Nie pamiętam, kiedy to było. W każdym razie miałem drugi raz, 91. czyli 94. W 94. w stuleciu urodzin. Miałem ponownie rekolekcję, już tym razem na świętym Maksymilianie. Ale powróćmy do naszej konferencji. Kiedy 30 lat temu wybieraliśmy się na kanonizację, wiedzieliśmy, że święty Maksymilian będzie ogłoszony męczennikiem. Nasze środowisko franciszkańskie o tym wiedziało. Chociaż ksiądz Maliński w jednej ze swoich książek pisze, że nie wiedzieliśmy, że nie wiedział, że będzie męczennikiem, i kiedy zobaczył papieża w czerwonym ornacie, wtedy się bardzo ucieszył. My wiedzieliśmy, że święty Maksymilian będzie ogłoszony święty. I nawet niektórzy z nas wtedy, 30 lat temu, sobie tak wzdychali, że może to szkoda, że będzie ogłoszony jako męczennik, bo wtedy śmierć stanie się centralną treścią całego kultu, całego wspomnienia o świętym Maksymilianie. Zapomni się o jego życiu, o jego działalności, o tym, co robił, o tym, czym to życie było wypełnione. A tymczasem okazało się, że właśnie ta śmierć była rozpoznaniem tej śmierci, rzuceniem światła na tę śmierć świętego Maksymiliana pozwoliło odczytać tę śmierć taką pieczęć o całym jego życiu. I stał się mimo wszystkich niepokojów naszych, stał się ilustracją dla też wystąpienia Ojca Świętego podczas pierwszej pielgrzymki do Polski. Ojciec Święty mówił o wolności człowieka, o wolności człowieka, który uświadamia sobie godność. Dzięki Chrystusowi uświadamia sobie godność. I to na placu zwycięstwa tej wolności mówił wtedy, my słuchacze wtedy uświadomiliśmy sobie, że mimo tej niewoli jesteśmy wolni. Jesteśmy wolni, możemy robić, trzymać się, co chcemy. Możemy czynić dobrze. Tego samego roku, 79, na Piast na Jasnym Górze tutaj zawsze byliśmy wolni. Otóż, moi drodzy, właśnie śmierć świętego Maksymiliana, ta decyzja pójścia na śmierć, ukazała, że
zagrożenia nieustanne, doprowadziło do tego, że ludzie nawzajem się nienawidzili, że skoncentrowali się tylko na sobie. Wytworzył się pewien taki przedziwny egoizm, że dbanie tylko o siebie. Drugi człowiek był pewnym zagrożeniem nawet dla każdego. I w takiej sytuacji święty Maksymilian podejmuje czyn wolno super. Wybiera dobro. Nawet nie powstrzymuje się od czynu, bo czasem w takiej sytuacji prawdomości człowiek nie ma odwagi w ogóle zrobić cokolwiek. Powstrzymuje się od czynu. Tymczasem święty Maksymilian zgodził się na ten gest miłości, że poszedł w świat spokojnie, całkowitym spokojem, poszedł i zaofiarował swoje życie za drugiego człowieka. Tak już rozumiano ten jego czyn poświęcenia. I ten fakt ukazania, że nawet w takim piekle można być wolnym, przypomina nam, że i my mamy po prostu obowiązek w każdej sytuacji zachować tę wolność. Wolność wyboru dobra, a nie zła. Jedynie co może paraliżować ten wybór, to jest brak miłości do Boga. Jednym z przemówień Benedykt XVI, tym przemówień teraz w Libanie, do młodzieży, mówi w ten sposób, że ateiści i ci, którzy mają zniekształcony obraz Boga, nie potrafią ofiarować pomocnej miłości, ale przez to ta miłość sama zostaje tak zniekształcona, że nie są w stanie ofiarować miłości człowiekowi. Więc tylko niechęć, nienawiść do Boga albo zły obraz Boga może wybaczyć, może uniemożliwić miłość, może uniemożliwić czyn dobry, wybór dobrego czynu. Otóż święty Maksymilian w tej sytuacji zachował wolność wyboru dobra. Podjął decyzję, aby oddać swoje życie. Robił to w sytuacji, gdy był ograniczony ogromnie posłuszeństwem jakimś takim obozowym. Przecież to posłuszeństwo obozowe było straszne. Człowiek nie mógł nic robić. Wydawało się, że nie może nic zrobić swobodnie. Niemcy oferowali tylko jeden czyn swobodny. Możesz iść na drugi. Natomiast innych czynów swobodnych nie można było. I tutaj święty Maksymilian, tak jak przez całe życie, pomimo życia w posłuszeństwie zakonu, zachował możliwość czynienia po prostu dobra, czynienia rzeczy ważnych, rzeczy wielkich, tak samo i w obozie, mimo tego ograniczenia, po prostu święty Maksymilian zdecydował się na ten czyn dobry. W swoim życiu, żyjąc w posłuszeństwie, nigdy nie czekał na to, aż go popchnął gdzieś do czegoś. Tylko sam odczytywał znaki Boże, jakieś słowa Pana, czy z Ewangelii, czy to słowa papieża, tak jak w artykule pod tytułem, takim referacie pod tytułem Akcja Apostolska, Akcja Katolicka, odczytuje potrzebę działalności przez środki przekazu, założenia dziennika, potrzebę wydawania prasy. I uważa, że to jest ważniejsze niż nawet budowa kościoła. To były słowa papieża Piusa X. Maksymilian bierze to jako inspirację. I chociaż nikt nie wspomaga go wyraźnie posłuszeństwo, bo na to nie popycha, wprost przeciwnie, posłuszeństwo do pewnego stopnia ogranicza działalność człowieka, działalność zakonu. Maksymilian mimo wszystko po prostu znajduje drogę do realizacji, powolnej realizacji tych wszystkich swoich planów, pomimo posłuszeństwa, pomimo ograniczeń, jakie sprawia posłuszeństwo.
gdy wydał rycerza zbrodnię i zaczął zachęcać do wstępowania do zakonu, to jest taki obrazek mało znany, to wtedy, owszem, uczynił to za zgodą prowincjała, ale wtedy nie można było przyjmować do zakonu na brać. Był według konstytucji umańskiej, które wówczas obowiązywały, był numer planów na brać. Na jeden dzień w klasztorze mogło być tylko dwóch braci, tylu wolno było przyjąć, jak się miejsce zrobiło, to można było przyjmować następne. Tymczasem on otworzył furtę klasztorną i przyjmował tych braci. Prawo na to nie pozwalało, prowincja to pozwoliła, ale prawo nie pozwalało nawet na wdrożenie pełne do życia zakonnego. Ci bracia, którzy byli w Grodnie, przyjechali do niego Kalanowa w listopadzie 27 roku. Nie byli wcale zakonnikami, byli w szpitalach, ale w ogóle nie byli zakonnikami jeszcze. Byli w duchu tylko zakonnikami, ale nawet niektórzy z nich dopiero rozpoczęli nowicjat. I w niebo Kalanowie dopiero pozwolono im odprawić nowicjat i złożyć ślub. Jeszcze wbrew prawu, ale to już zaraz, będą władz wyższych po prostu. A więc nie protestował. Do tego stopnia nie protestował przeciwko niewłaściwemu prawu, że my nawet nie jesteśmy świadomi tego, że on w ten sposób postąpił. Postąpił po cichu, ale mając wciąż nadzieję, że to prawo zostanie zmienione, i rzeczywiście to prawo zostało zmienione, zakon się otworzył, furta klasztorna nie poprawiła się, bardzo szeroko otworzyła. A więc mimo posłuszeństwa, mimo ograniczeń, jakie daje posłuszeństwo, potrafił po prostu zrobić bardzo wiele. I bardzo często, to też już wszyscy wiemy, jak to było, bardzo często, kiedy wymyślił jakąś nową akcję, to ją przedstawiał przedstawiał prowincjałowi, żeby prowincjał podjął decyzję. Nie przychodził pozwól mi na to, tylko przychodził przedstawić, że dobrze by było, żeby tak to zrobić. Teraz ojciec prowincjał podejmie decyzję. Prowincjał tam szczęście, mimo że się teraz mówi, że on, powiedzmy, nie miał takiej wolności od prowincjała, bo prowincjałowie byli bardzo życzliwi i nieraz mówili, proszę to zrobić, polecam Twojego posłuszeństwa. Proszę tak właśnie postąpić, tak właśnie czynić. Godził się nawet na to, kiedy to posłuszeństwo było, kiedy uleganie temu posłuszeństwu było uleganiem jakiemuś dziedzinie przyrodzonego, bo to w taki wypadek opowiadał ojciec Korneli na Nagasaki. Pewnego razu, kiedy się wszystko ułożyło, to na tych misjach Maksymina przychodzi do gwardiana kolejnego i mówi, może byśmy tak powiększyli na rycerza o 10 tysięcy. Bracia mają czas, mogli go rozdawać, mogli jechać do innych miast, mają pieniądze. A Korneli mówi, ojciec przesadza z tym wszystkim. Właśnie, że ojciec wydrukuje 10 tysięcy mniej. Bez słowa zastosował się. Korneliusz wspomina jako sobie taki trochę niezbyt piękny gest, ale w następnym numerze już zgodził się. Oświadomiał, że dokładnie. Maksymilian i takie decyzje potrafił przyjmować z prostotą. Uczy nas święty Maksymilian zachowania całkowitej wolności w ubóstwie, wolności w tym wyborze dobra, wolności też w działaniu, w budowaniu dobra. Wiemy, że kiedy znalazł się już w celi śmierci, tam nie miał już żadnych środków pośrednich, żadnych protest do działania, do apostolstwa, a jednak
swoją postawą, swoimi słowami, w takim ubóstwie strajnym potrafi przekonać tych swoich towarzyszy, śmierci, do tego, że nie później nie buntowali się, ale zgodzili się z wolą Bożą, śpiewali pieśni, odmawiali litanie, odmawiali różaniec, tak jak Bruno Borgowiec, który był wtedy tam w piwnicy, tego 11 bloku, był taki porządkowy, mówi, że było to coś takiego, że wydawało się, że jest w kościele. Tak głośno się modlili. Na całą piwnicę rozchodziły się te głosy modlitwy. Apostolstwo bez żadnych środków materialnych, bez żadnych płatów, bez żadnej pomocy potrafił tak żyć. I potrafił bez żadnej pomocy zewnętrznej potrafił zdobyć środki ogromne do działania. Dysponował w szczytowym swoim okresie ogromnymi środkami do działania materialnymi, które jednak świętego Maksymiliana nie zepsuły w żaden sposób. Pokazał nam też w swoim życiu w okresie przedwojennym, że jak człowiek powinien być wolny w sytuacji wolności, bo przecież nie pokalano w Rzymie w sytuacji wolności, a więc i on żył w sytuacji wolności. Mógł wybierać, mógł prowadzić dzieła takie, które tylko służyły dobru, a nie podejmował żadnych dzieł ryzykownych, tylko same dzieła apostolskie. A więc kiedy i my teraz żyjemy w sytuacji wolności, też powinniśmy umieć wykorzystać tę sytuację, ażeby podejmować tylko to, co dobre. Potrafił zachować wolność też w sytuacji wojny, kiedy nagle wszystko się zmieniło. Nie protestował, ani słowa skargi nie było na to, że zaprzestał swojego, nie pokarał swoją działalność. Ostatni nakład rycerza, ostatni nakład mojego dziennika polecił spalać i bez łzy, bez żadnego żalu. Taka była wola Boża, taka była sytuacja. Natomiast wspólnotę potrafił po powrocie z obozów internowania, wspólnotę potrafił przekształcić na inne tory, na tory modlitwy i na tory służby społecznej całej okolicy. A więc w sytuacji przymusowej potrafił zawsze wybierać dobro. Jakie granice wolności stawiał święty Maksymilian? Był to oczywiście tylko grzech, był dla niego prawdziwą granicą wolności. I powiedzmy, następną granicą było posłuszeństwo. Posłuszeństwo właśnie, z jednej strony nawet takie posłuszeństwo, jak posłuszeństwo Jezu Kornelemu, który na żart właściwie jakiś chłopak się w nim zrodził i zażądał od niego zmieszenia na chłopak. Posłuszeństwo też logicznie uporządkowane posłuszeństwo generałowi. To jest ten okres, rok 32, 33, kiedy ogarnęli jakieś marzenia takie, że stworzył prowincję samych niepokalanów, że zacznie się jakby nowy zawód niepokalany, poświęcenie niepokalanej. Zobaczył Bóg na stanie, że wszystkie zgromadzone, wszystkie gałęzie zakonu pójdą za nim. I z tymi marzeniami, już o tych marzeniach pisał do ojca Peregryna Haczek, o tych marzeniach pisał do samego generała, a generał czekał na niego w Rzymie. I w czasie rozmowy zachowało się takie promemoria generała. W czasie rozmowy usłyszał od generała ojca Dominika Tawaniego: żadnych zachęć, żadnych
Spoko.
kiedy pisał kilkakrotnie o tych ludziach, których spotykał w Japonii, zwłaszcza potem podczas podróży do Indii, że tych ludzi nie zna Chrystusa, Ewangelii, tych ludzi nie zna Niepokalanej, tych ludzi po prostu jak gdyby można tutaj przycytować Pismo Święte, nie umie rozróżnić lewej ręki od prawej. Więc ze względu na tych ludzi chciał im głosić Ewangelię, chciał ich katechizować, a drugim motyw to oczywiście miłość Boga, miłość Niepokalanej. Miłość właściwie do wielkiego zbawczego Bożego planu. To był głównie motyw, bo rzeczywiście wysuwa się nam na czoło jako miłość do Niepokalanej, ale w jego obrazie, powiedzmy, teologicznym, to Niepokalana też zajmuje takie bardzo czołowe miejsce w ramach Bożego planu zbawienia. Jestem wyrazem miłosierdzia Bożego w ramach Bożego planu zbawienia. I teraz, moi drodzy, śmierć poświęcimy była weryfikacją tego całego życia. Zarzucano mu przed wojną, że powiedzmy czasopisma niepokalanowskie niszczą inną pracę, zwłaszcza mały dziennik, niszczą inną pracę przez to, że oferują mniejszą cenę, że to jest pewien dumping, że to jest niesprawiedliwe, że ma darmową powiedzmy pracę i może tam, ale tu nie chodzi o pieniądze. Maksymilian nie chodzi o nigdy o pieniądze. Właśnie ta śmierć pokazuje, że jemu chodzi o człowieka, o zbawienie człowieka. To był główny cel. Ta śmierć też, ta decyzja ukazuje też inną jeszcze zasadę, którą się może nawet nieświadomie, ale przez całe życie kierował podobnie jak święty Franciszek. Franciszek Maksymilian nie uważał, że cokolwiek mu się należy, że cokolwiek mu się należy od ludzi, że ma do czegoś prawo od ludzi, że jakieś prawo z tytułu sprawiedliwości, czy jest człowiekiem, że mu się coś należy od Boga, nawet o zdrowie nie prosi, chociaż nie umarł na zdrowie. Nigdy się nie skarży na cierpienie. Tak jakby to cierpienie było czymś, co jest czymś normalnym, ale nie oczekiwał tego, że mu się należy nawet cześć, chwała, uznanie godności. Tym bardziej nie oczekiwał, że mu się należy, powiedzmy, należy odpoczynek, że mu się należy jakieś pieniądze, że powiedzmy, należy mu się jakieś prawo. Stosował się jedyna mądra, taką sobie najpierw się pozwala, to stosował się do skazania kasy, uważał, że to jest nakaz w ramach posłuszeństwa, chodził dosyć wcześniej spać. A więc ta śmierć za bliźniego, ta śmierć poświęciła w tym piekle, ukazała jego głęboką wiarę.